Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, księże kardynale. Na wieki wieków, amen. Eminencjo, dla nas posługujących w telewizji Trwam, prowadzonej przez redemptorystów w Polsce, jak również dla Radia Maryja, jest wielkim zaszczytem gościć na antenie Waszą Eminencję. W tych dniach obchodziliśmy 6. rocznicę odejścia Ojca Świętego Jana Pawła II do domu Ojca. Za kilka dni będziemy przeżywać radość Jego beatyfikacji. Za sprawą Waszej Eminencji, dzięki podpisaniu dekretu, wszystko nabrało przyspieszenia. Czy zechciałby ksiądz kardynał powiedzieć, czy jego zdaniem to przyspieszenie byłoby czymś normalnym, czy też wyjątkowym? Muszę powiedzieć, że przeszliśmy wszystkie etapy w sposób normalny. Czyli wszystkie procedury normalnie przewidziane w procesach beatyfikacji, jednak bez zbędnego tracenia czasu. Ojciec Święty zwolnił nas z obowiązującego okresu 5 lat oczekiwania od śmierci, aby rozpocząć proces beatyfikacyjny. I ja, tydzień później, jako prefekt Kongregacji do Spraw Świętych, podpisałem dekret pozwalający na to, aby proces rozpoczął się natychmiast. Zatem 9 maja 2005 roku proces rozpoczął się natychmiast, gdy podpisałem dekret. Następnie 13 maja Ojciec Święty oficjalnie ogłosił, że rozpoczął się proces beatyfikacyjny. Uczynił to na Lateranie, podczas spotkania z duchowieństwem diecezji rzymskiej. I rozpoczął oficjalnie sprawę, odczytując dekret, który mu przesłałem. Było to zatem działanie bez zwłoki, ale z zachowaniem wszystkich przewidzianych norm. Wkrótce potem rozpoczęła się faza diecezjalna procesu beatyfikacji Jana Pawła II, ponieważ w każdym procesie istnieją dwie fazy podstawowe. Pierwsza faza lokalna, diecezjalna, druga faza, nazwijmy ją rzymską, w cudzysłowie, w Świętej Stolicy, w Kongregacji do Spraw Świętych. Pierwsza faza dokonywała się w Rzymie i Krakowie, w dwóch miejscach i kościołach, zarówno kościołach lokalnych. Na tym etapie przeprowadzono bardzo skrupulatnie dochodzenie, zarówno w Krakowie, jak i w Rzymie. Dochodzenie bardzo rygorystyczne, dotyczące wszystkich elementów składających się na osobowość Jana Pawła II jako kandydata do beatyfikacji, a więc jego osoby, duchowości, jego heroiczności, cnót i tak dalej. Następnie wszystkie te dokumenty zostały przekazane biskupowi i przez niego przesłane do Rzymu, do Kongregacji do Spraw Świętych. Następnie rozpoczęła się faza rzymska, tak jak w każdym procesie beatyfikacji. Praktycznie Kongregacja do Spraw Świętych ogranicza się do dogłębnego przestudiowania dokumentacji przekazanej jej przez Kościół lokalny, w tym wypadku z Rzymu i Krakowa. Naturalnie to, co dotyczy heroiczności cnót, co zostało zgromadzone w pierwszej fazie, zostaje przekazane pod ocenę historyków. Następnie ocena historyczna, po której materiał zostaje przekazany teologom. Ocena Komisji Teologicznej zmierza do tego, by stwierdzić, czy Jan Paweł II praktykował cnoty te chrześcijańskie w stopniu heroicznym. Po dokonaniu tej oceny, materiał ponownie wraca do kongregacji, do komisji, którą ja w cudzysłowie nazwałbym parlamentem, złożonej z 30 osób, w tym z 3 kardynałów, arcybiskupów i biskupów, i oni muszą zatwierdzić konkluzje, wnioski zarówno historyków, jak i teologów na temat heroiczności cnót sługi Bożego, kandydata na ołtarze. Następnie, gdy prefekt kongregacji przedstawia Ojcu Świętemu
Następnie, gdy komisja kardynałów wypowie się pozytywnie na temat heroiczności cnót, prefekt kongregacji przedstawia Ojcu Świętemu całą dokumentację, a on aprobuje lub nie. Jeśli zaaprobuje, wysyła list do kongregacji, zachęcając do wydania dekretu o heroiczności cnót sługi Bożego. Tak było także w wypadku Jana Pawła II. W dniu 9 grudnia 2009 roku papież podpisał dekret o heroiczności cnót. Tutaj kończy się ten etap pracy, opisany przeze mnie krótko, prowadzonej bardzo poważnie i w sposób bardzo pogłębiony. Realizowanej bardzo skrupulatnie. Tak jest, skrupulatnie, bez tracenia czasu. Ten sam zespół zajmuje się następnie zbadaniem cudu, ponieważ do ogłoszenia kogoś błogosławionym, oprócz heroiczności cnót, wymagany jest cud dokonany za jego wstawiennictwem. Potrzebny jest, według norm jurydycznych obecnie obowiązujących, jeden cud do beatyfikacji i drugi cud do kanonizacji. W wypadku procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, do jego beatyfikacji przyjęty został, jak wszyscy wiemy, cud uzdrowienia francuskiej zakonnicy. Tu także dokonane zostało badanie bardzo poważne i pogłębione ze strony dykasterii do spraw świętych. Gdy nadeszła dokumentacja uzdrowienia, przekazaliśmy ją zespołowi lekarzy specjalistów zajmujących się przypadkami choroby, z której osoba została uzdrowiona. Ponieważ kongregacja posiada zespół 70 lekarzy specjalizujących się w różnych sektorach współczesnej medycyny. I gdy chodzi o stwierdzenie uzdrowienia, które uważane jest za cudowne, my nie czynimy tego jako kongregacja, lecz zajmuje się tym inna grupa lekarzy specjalistów różnych dziedzin, których zadaniem jest stwierdzić, że uzdrowienie nastąpiło w sposób naukowo niewytłumaczalny z punktu widzenia medycyny obecnie obowiązującej w świetle posiadanej aktualnie wiedzy. Aby to zostało uznane za cud, uzdrowienie musi być całkowite i trwałe. Tak uczyniliśmy także w przypadku uzdrowienia przypisywanego Janowi Pawłowi II, chodzi o uzdrowienie francuskiej zakonnicy. Lekarze specjaliści sformułowali swoje wnioski po dokonaniu bardzo pogłębionego badania, na podstawie którego stwierdzili, że rzeczywiście to uzdrowienie jest naukowo niewytłumaczalne. Muszę dodać, że lekarze, którzy dokonują badania cudu, zawieszają niejako swoją wiarę. Nie ma tu miejsca na wiarę. Oni mają wypowiadać się jako naukowcy, profesjonaliści. Niewierzący lekarz będzie potrafił stwierdzić tylko, że według niego dane zdarzenie jest z punktu widzenia medycyny niewytłumaczalne. Wierzący lekarz może być wewnętrznie przekonany, że to cud, ale nie musi tego mówić. W tym wypadku nie interesuje to nas. Obchodzi nas tylko określenie naukowe. Noi chiediamo ai medici una prestazione professionale scientifica. Na podstawie przesłanek rozumowych. Tak, rozum jest podstawą i zebrana dokumentacja, która następnie przekazywana jest kościołowi lokalnemu wraz z zeznaniami świadków tego uzdrowienia, potwierdzona przez lekarzy, pielęgniarki itd. Następnie, gdy lekarze stwierdzą, że dane uzdrowienie jest niewytłumaczalne naukowo, ponownie zajmują się nim teolodzy. Teolodzy powinni stwierdzić, czy ten cud jest przypadkowy, czy też spowodowany wyraźnie modlitwą zanoszoną za przyczyną kandydata do beatyfikacji. Trzeba stwierdzić, czy rzeczywiście dokonany przez Boga cud, bo to zawsze On dokonuje cudów, w tym wypadku Jana Pawła II, był rzeczywiście skutkiem wstawiennictwa Jego osoby, czyli po tym, jak ktoś modlił się za przyczyną Jana Pawła II. Albo sama ta siostra, albo ktoś za nią, to nie ma znaczenia. A więc chodzi o to,
że nie może to być fakt przypadkowy. Bóg uzdrowił tę osobę dzięki wstawiennictwu Jana Pawła II, a nie przez przypadek. Wówczas teologowie mogą mówić o cudzie, ale ich wnioski wraz ze wnioskami lekarzy zostają znów przekazane do tej instytucji, którą pozwoliłem sobie nazwać parlamentem kongregacji, do tej komisji złożonej z 30 członków, a oni muszą zaaprobować te wnioski. Gdy zatwierdzą oni te wnioski, tak jak w przypadku heroiczności cnót, prefekt kongregacji także sprawę cudu przekazuje Ojcu Świętemu. Papież zatwierdza lub nie. Jeśli papież zatwierdzi konkluzję teologów i lekarzy, wówczas zwraca się do dykasterii o wydanie dekretu super miro, czyli o cudzie. Uczynił to 13 stycznia tego roku. Takie są zatem zasadnicze etapy, w skrócie omówione, każdego procesu beatyfikacyjnego, a zatem także procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. Bo jak wspomniałem wcześniej, Ojciec Święty Benedykt XVI zwolnił nas od okresu upływu 5 lat, ale nie z samego procesu. Dykasteria musiała zatem zrealizować cały proces beatyfikacyjny. Eminencjo, jesteśmy rzeczywiście wdzięczni, bo w kilku minutach otrzymaliśmy doskonałą lekcję na temat przebiegu procesu beatyfikacyjnego. Wyobrażam sobie, że ksiądz kardynał był także osobiście mocno zaangażowany w tę sprawę. To właśnie eminencja podpisał dekret o rozpoczęciu procesu, który zatwierdził papież. Dlaczego był ksiądz kardynał tak zdecydowany? Znał ksiądz kardynał Jana Pawła II z bliska? Tak, rzeczywiście znałem Jana Pawła II bardzo dobrze. Między innymi jemu zawdzięczam fakt, że pozostałem w Rzymie. Po ukończeniu studiów teologicznych winienem był powrócić do mojego kraju, do Portugalii. A papież mianował mnie najpierw rektorem Uniwersytetu Urbaniana, potem sekretarzem Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego, a w końcu prefektem Kongregacji do Spraw Świętych. Znałem go bardzo dobrze. Znałem go bardzo dobrze, choćby z racji mojej pracy. Z racji pełnionych funkcji miałem wiele okazji, by do niego się zbliżyć. Moje przekonanie było zawsze takie. Mamy do czynienia z człowiekiem rzeczywiście świętym. W najbardziej autentycznym sensie, w najpełniejszym znaczeniu tego słowa. Podziwiałem wiele przejawów Jego świętości, ale pierwszym motywem, który w Nim podziwiałem, była Jego wiara. To był człowiek wiary. Justus de fide vid vivit, mówi Biblia. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. On rzeczywiście żył wiarą. Nie była to jednak jakaś nieokreślona wiara, abstrakcyjna, lecz konkretna, przeżywana, egzystencjalna. Cały jego pontyfikat został rozświetlony wiarą tego człowieka. Wszystko, co czynił, wszystkie jego podróże apostolskie, nadzwyczajne działania, które podejmował na rzecz Kościoła i społeczeństwa, wszystkie rozstrzygały się właśnie w tym klimacie wiary. To wiara go ożywiała, pobudzała, a on był posłuszny wierze, czynił to, do czego go wiara wzywała. Wiara nadzwyczajna. Druga rzecz, którą u niego podziwiałem, to jego zarażający innych duch modlitwy. To był człowiek modlitwy. Człowiek nie tylko wiary, ale i człowiek modlitwy. Miałem wiele okazji, by tego doświadczyć. Na przykład, za pontyfikatu Jana Pawła II był zwyczaj uczestnictwa w obiadach z papieżem, roboczych obiadów. To było coś bardzo pięknego, bo nie traciło się czasu, a wręcz zyskiwało na czasie. Pamiętam, że gdy kiedyś byliśmy na obiedzie u papieża, on, zanim zasiedliśmy do stołu, zaprowadził nas do swojej prywatnej kaplicy. Gdy przyszliśmy do kaplicy, on ukląkł i zdawał się zapomnieć o wszystkim. O wszystkim, co go otaczało. Potem pozostawał przez dłuższy czas zanurzony w Bogu, zaabsorbowany Bogiem. Czasem ktoś mógł pomyśleć, że
Może coś mu się stało. Przecież czas na obiad. Tymczasem dla niego nie było w tym momencie niczego poza Bogiem. On i Bóg. Dopiero po takiej intensywnej modlitwie szliśmy do stołu. Także podczas podróży apostolskich, w których mu wielokrotnie towarzyszyłem, także wtedy wspaniale przejawiał się ten duch modlitwy. To był człowiek, który żył z wiary i modlitwy. Na przykład wieczorem, gdy wszyscy udawali się na spoczynek, papież zamiast pójść na spoczynek nocny, często udawał się na modlitwę. Zdarzało się, że także rano członkowie towarzyszącego mu zespołu często jeszcze odpoczywali, a papież już był w kaplicy i się modlił. To był naprawdę mąż modlitwy. Mnie to zawsze wzruszało, ta jego wiara i jego modlitwa. Trzecią cechą charakterystyczną, której nigdy nie zapomnę, była jego bliskość w stosunku do człowieka. Bliskość niesłychana, wspaniała. On już w swojej pierwszej encyklice, Redemptor Hominis, napisał, że człowiek jest drogą Kościoła. Wspaniałe określenie. Człowiek jest drogą Kościoła. Rzeczywiście cały swój pontyfikat realizował przy człowieku. Zawsze był blisko człowieka. Z jakiego powodu? Aby promować jego ludzką godność, aby bronić jego podstawowych praw, często deptanych, by bronić jego praw podstawowych, naturalnych, a zatem świętych, niezmiennych, niepodlegających negocjacji, jak sam zwykł mawiać, aby pomóc człowiekowi osiągnąć te cele, do których ma prawo jako człowiek, a wszystko po to, by promować godność człowieka, broniąc jego praw i pomóc człowiekowi stać się takim, jakim powinien on stać się według Bożego zamysłu. Wspaniała wizja człowieczeństwa, humanizmu. Oczywiście ja mam swoje wytłumaczenie tego wszystkiego. Otóż papież był tak bardzo ludzki, ponieważ był człowiekiem świętym. Często, kiedy rozmawia się o byciu człowiekiem i o świętości, mówi się jakby o rzeczywistościach sobie przeciwstawnych. Człowiek i święty, jakby dwa przeciwieństwa. A świętość to jakby coś doklejonego do człowieczeństwa. To jest wielki błąd. Świętość w całej swojej głębi jest pełnią człowieczeństwa. Dlatego prawdą jest, kiedy mówimy, że Chrystus jest doskonałym człowiekiem. Doskonałym, czyli świętym. Dlaczego? Ponieważ Jezus jest świętością wcieloną Ojca, która stała się historią. Dlatego jako człowiek doskonały jest święty. Podobnie jest też i w Kościele. Świętym jest ten, kto w pełni żyje swoim człowieczeństwem. I dlatego powiedziałem już wcześniej, że papież był taki ludzki, ponieważ był osobą świętą. Święci w całej ludzkiej historii, mówię o geografii chrześcijańskiej, zawsze byli bardziej ludzcy. Być ludzkim równa się być świętym. Oto trzy cnoty, jakie w sposób szczególny podziwiałem w osobie papieża. Oczywiście miał wiele innych cnót, ale te byłyby moim zdaniem najbardziej centralne. Czyli były to najbardziej charakterystyczne cechy jego świętości. Tak, te najbardziej charakterystyczne, zauważalne, które w każdej sytuacji ukierunkowywały cały jego pontyfikat, jego działalność jako papieża, jako następcy Piotra. Eminencjo, co podarować może to świadectwo świętości Jana Pawła II dzisiejszemu światu? Dzisiejszemu światu może podarować bardzo wiele, gdyż świętość nigdy nie jest czymś anachronicznym, nie jest czymś przestarzałym. Świętość ludzi świętych zawsze jest aktualna. Jest ona rzeczywistością historyczną, rzeczywistością ponadczasową, metahistoryczną. Święci nigdy nie wychodzą z mody, oni zawsze są aktualni. Współczesny świat szczególnie potrzebuje ludzi świętych. Wielokrotnie mówił o tym Jan Paweł II, że świat, w którym żyjemy, potrzebuje nade wszystko ludzi świętych,
potrzebuje świętości, prawdziwego humanizmu. Tego, czego dzisiaj najbardziej nam brakuje, to tego prawdziwego, głębokiego i szczerego humanizmu. Z tej racji Jan Paweł II jest przykładem tej świętości, jakiej potrzebuje współczesny świat. Oto dlaczego Jan Paweł II przyciągał do siebie tak świat ludzi wierzących, jak i niewierzących. Skąd ta atrakcyjność papieża? Ponieważ dzisiejszy człowiek poszukuje czegoś więcej. W konkrecie szuka świętości. Ludzie wciąż czegoś szukają, co nie jest z tego świata. Być może, że ten człowiek zasmakował już wszystkiego, wszystkiego doświadczył, ale pozostał nieusatysfakcjonowany. Istnieje to coś więcej. Ono jest w Bogu, w tym, co jest nadprzyrodzone. Człowiek, który żył tymi wartościami, tak przejrzystymi i głębokimi, widzialnymi, dotykalnymi, oczywiście przemawiał do ludzi. Papież miał wiele wspaniałych przemówień. On mówił do człowieka, ale jego najskuteczniejszym słowem było jego świadectwo życia. Życia jako człowieka i jako świętego. Podziwiany był nie tylko przez wierzących, ale i niewierzących. Oto aktualność świętości Jana Pawła II. Oto, co on może podarować współczesnemu światu. Eminencjo, Ojciec Święty Jan Paweł II wyraził się kiedyś, że Kościół przez całe wieki silny był i będzie zawsze dzięki obecności w nim ludzi świętych. Oczywiście, ludzie święci zawsze byli mocą Kościoła. To jest oczywiste. Odnośnie tego tematu istnieje wiele jego pięknych wypowiedzi. Jeśli Kościół nie byłby świętym, byłby Kościołem bardzo słabym. Jeżeli nie byłby święty, nie byłby Kościołem Chrystusa, ponieważ Kościół Chrystusa jest Kościołem Świętym. My wypowiadamy to każdego dnia, odmawiając nasze credo. Jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Gdyby więc Kościół nie był święty w swoich członkach, nie byłby to Kościół Chrystusa. Byłoby to stowarzyszenie typu antropologicznego czy każdego innego rodzaju, ale nie byłby Kościołem, o jakim myślał Chrystus, jaki ustanowił i chciał Chrystus, który przez wieki głosiłby przesłanie Ewangelii orędzie świętości. Oczywiście taka jest rzeczywistość. Świętość jest tym, co udziela siłę Kościołowi. Powiedziałbym jeszcze więcej. Papież dodaje, że świętość nie tylko dodaje mocy Kościołowi, ale czyni skutecznym przesłanie Kościoła. Jeśli nie byłoby świętości, to przesłanie duchowe, moralne, etyczne Kościoła byłoby interpretowane w kluczu ideologicznym. Świętość nie dopuszcza, aby te wartości interpretowane były nie w duchu ewangelicznym. Następnie papież wyjaśnia jeszcze, że świętość w Kościele jest stałym zaproszeniem do reformowania się od wewnątrz, gdyż Kościół potrzebuje nieustannej odnowy. Kościół powinien reformować się nieustannie przez wieki, również po to, aby uniknąć naleciłości historycznych, które zaciemniają może trochę obraz Kościoła. To jest normalne, bo Kościół jest też ludzki. Papież powiada, że świętość zaprasza Kościół do nieustannej odnowy, aby upodobniał się do Chrystusa, który jest czystą świętością Boga. U papieża znajdziemy piękne rzeczy. Świętość mówi o stosunku do Kościoła. To jest wielka prawda. Kościół, gdyby nie był święty, nie przynależałby do Chrystusa. Jeszcze jedno pytanie. Wielu ludzi zapytuje się, że jeżeli ktoś w Kościele zostaje beatyfikowany, to odbiera cześć w swoim Kościele lokalnym. A jak będzie w wypadku Jana Pawła II? W takim wypadku trzeba wpierw powiedzieć, że istnieje pewna zasada ogólna. Zwyczajnie beatyfikacja ma wymiar lokalny. Ogranicza się do Kościoła lokalnego.
Natomiast kanonizacja ma wymiar uniwersalny. Następna różnica między beatyfikacją a kanonizacją polega na tym, że w wypadku beatyfikacji papież pozwala na kult nowego błogosławionego w przestrzeni kościoła lokalnego, natomiast przy kanonizacji papież nie tyle zezwala, ile raczej zaleca kult świętego, nie w ramach kościoła lokalnego, ale w całym kościele powszechnym. A więc istnieje tu zasadnicza różnica. To, co mówiłem do tej pory, jest zasadą ogólną. Ale w wypadku, kiedy mówimy o błogosławionym papieżu, to nie możemy mówić tylko o kościele lokalnym. On nie ma swojego kościoła lokalnego, on przynależy do kościoła powszechnego. A więc w tym wypadku nie można zastosować zasady ogólnej, wcześniej przeze mnie wspomnianej. W tym przypadku kult będzie dotyczył całego kościoła powszechnego. A więc będzie miał miejsce nie tylko w Krakowie czy Rzymie, ale w całym kościele. Praktycznie jest to tak, jakbyśmy mieli do czynienia z kanonizacją. Dziękuję, Eminencjo. Na koniec jeszcze jedno pytanie, a wcześniej pewne dopowiedzenie. Otóż telewizja Trwam i Radio Maryja są oglądane i słuchane nie tylko przez wielu Polaków mieszkających w Polsce, ale i poza nią, a bardzo wielu rozproszonych jest po całym świecie. Ci Polacy z wielką uwagą śledzić będą tę beatyfikację, uczestniczyć w tym wielkim świętowaniu. Będą również oglądać i słuchać tego wywiadu z księdzem kardynałem. Czy mógłby nam powiedzieć, Eminencja, abyśmy mogli lepiej wykorzystać tę beatyfikację? Najpierw pragnąłbym skorzystać z tej możliwości, jaką mi ojciec zaofiarował, aby pogratulować naprawdę ze szczerego serca, jak tylko można, najgłębiej, najpiękniej, całej Polsce. Dlaczego? Dlatego, że Jan Paweł II jest synem polskiej ziemi. Jesteśmy zatem wdzięczni Polsce, że podarowała nam tak piękny owoc świętości. Dlatego gratulujemy całej Polsce. Gratuluję całemu Kościołowi Powszechnemu, bo powinniśmy wszyscy się radować, nie tylko Polska, ale i cały świat, głęboką radością. Świat powinien radować się z powodu tego wielkiego wydarzenia, które jest wydarzeniem historycznym, godnym zapisania złotymi zgłoskami w annałach historii Kościoła w Polsce i całego Kościoła Powszechnego. Dlatego raz jeszcze najlepsze życzenia i gratulacje dla Polski, która nam dała i wciąż daje piękny przykład żywej wiary, autentycznego chrześcijaństwa, nie tylko w słowach. Eminencja pogratulował i złożył życzenia wszystkim Polakom. Ja nie czuję się godny, aby wypowiadać się w imieniu wszystkich Polaków, ale wyrażam nasze szczere dziękujemy. Dziękujemy Eminencji za wszystko, co uczynił na rzecz tej beatyfikacji, a także dla naszego narodu, ponieważ w osobie Jana Pawła II wszyscy czujemy się jedno. Ksiądz kardynał okazał swoją miłość do osoby Jana Pawła II, ale i też dla całego naszego narodu. Dlatego serdecznie dziękujemy za wszystko i za czas nam poświęcony. To ja dziękuję.